Za niespełna 4 lata wybudowany zostanie nowy budynek Sądu Rejonowego Katowice Wschód. W czwartek została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji, firmą Erbud. Nowy budynek sądu będzie miał 10 kondygnacji, z czego 2 pod ziemią. Stanie na miejscu obecnego parkingu obok sądu. W tym nowym budynku planujemy przenieść wydziały karne, będzie tam zbudowana nowoczesna już taka sala zatrzymań, będzie też niebieski pokój, to jest pokój do przesłuchania małoletnich dzieci. Obecnie korzystamy z uprzejmości Sądu Rejonowego na Zachodzie, bo sami nie dysponujemy takim pokojem. Będą tam też wydziały rejestrowe, wydziały upadłościowe, wydział ksiąg wieczystych i oczywiście będzie tam siedziba całej administracji sądu. Obecny parking zniknie, ale powstanie nowy, który będzie znajdował się pod ziemią. Teraz sąd rejonowy korzysta z 3 budynków, z czego 2 wynajmuje, a koszty nie są małe, bo wynoszą 2 800 000 złotych rocznie. Można powiedzieć, że jest to jedna z największych inwestycji publicznych realizowanych wyłącznie ze środków budżetu państwa w mieście Katowice. Tym bardziej to cieszy, że tu na Śląsku ta siedziba powstaje, że te sprawy związane z inwestycjami w sądownictwo mają kilka aspektów i taki pierwszy, najważniejszy aspekt to jest oczywiście dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Żeby ten dostęp był jak najsprawniejszy, w jak najlepszych warunkach, żeby obywatele mogli domagać się sprawiedliwości, żeby byli obsługiwani, ale też ten aspekt związany z sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości. Wykonawca inwestycji w ciągu najbliższych kilku dni powinien już wejść na plac budowy. Koszt budowy nowego budynku sądu to 114 000 000 złotych.